zawodnik z dorobkiem medalowym. Obecnie trener, który od kilku lat buduje potęgę elbląskich kajaków. Wojciech Załuski, trener UKS Silvant Kajak Elbląg, swoje doświadczenie w imponujący sposób przełożył na nowoczesne metody szkoleniowe. Ja jako zawodnik przeżyłem łącznie 14 trenerów. Każdy z nich miał inną, odmienną wizję. I z perspektywy czasu sądzę, że nie było takiej osoby, która potrafiła wewnętrznie do mnie dotrzeć. Uważam, że trener powinien być przede wszystkim dobrym psychologiem, powinien umieć dotrzeć do zawodnika. I w momencie, kiedy ja zdałem sobie sprawę jako zawodnik, że gdzieś tam tego bodźca mi brakowało, postanowiłem, że wrócę do Elbląga, spróbuję swoich sił, no i zdaję to na razie egzamin. W ciągu kilku lat podopieczni Wojciecha Załuskiego zdobyli ponad 130 medali Mistrzostw Polski. Zawodnicy rokrocznie zasilają szeregi reprezentacji Polski, a elbląski klub stał się jednym z najlepszych w kraju. Mimo tych sukcesów apetyty są znacznie większe. Na pewno jest duża satysfakcja, ale w głowach, w naszych głowach cel jest nadrzędny, to jest wprowadzenie zawodnika na Igrzyska Olimpijskie. Rzeczywiście udało nam się zrobić ogromny progres z tego dołu na wyżyny, bo dzisiaj Elbląg Silvant jest skojarzony tak naprawdę z potęgą kajakarstwa. Jesteśmy od 3-4 lat cały czas w pierwszej piątce w klasyfikacji klubowej wszystkich klubów. Więc no jest to rzeczywiście duży progres, natomiast no cel nadrzędny i w głowach to są igrzyska, jakby do tego dążymy, do tego chcemy doprowadzić. UKS Silvant Kajak Elbląg stał się już krajową potęgą. Ta dyscyplina sportu może stać się wizytówką Elbląga, a samo miasto być rozpoznawalnym ośrodkiem treningowym na mapie kraju. Patrząc na nasze wyniki, patrząc na naszą rozpoznawalność gdzieś tam jako dyscyplina w mieście, też dążymy do tego, żeby tą kolebką się stać. W Elblągu mamy rzekę, mamy kanał elbląski, który jeśli przykładowo w zimę zamarznie na chwilę i szybko nam odmarznie. Jest to woda, która nam cały czas pracuje, która płynie. Porównując to przykładowo do Ostródy, gdzie mają jezioro i woda jest stojąca, w okresie zimowym Ostróda musi poczekać o 3-4 tygodnie dłużej, żeby zejść na wodę, bo tyle czasu zajmuje stopnienie pokrywy lodowej. W związku z tym my mamy tutaj naprawdę fajne warunki. Mamy dobrą przystań, na przystani mamy zlokalizowaną salę, siłownię, basenik kajakowy, który jest unikatem na skalę krajową, bo tych baseników czynnie działających mamy dzisiaj tylko dwa, w Elblągu i w Poznaniu. Wojciech Załuski mimo młodego wieku otrzymał propozycję pracy przy reprezentacji Polski. Na ten moment nie skorzystał z tej propozycji, stawiając sobie za cel dobro elbląskiego klubu i spełnienie marzeń o olimpijczykach z Elbląga w tej pięknej, acz niezwykle wymagającej dyscyplinie sportu.